Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy parę minut później, ale jesteśmy technika jako ten program na żywo. Czasem szwankuje, czasem zaskakuje, dlatego dzisiaj jesteśmy trzy minutki później, ale jesteśmy. W składzie trochę zmienionym, chociaż bardzo mocno rodzinnym znowu. Jest z nami niezmiennie Monika Chudecka. Za każdym razem mam ochotę powiedzieć Ciszewska. Cześć Monia. Witam Was serdecznie, tak jak poprzednim razem zachęcam do odczytania, komentowania. Dokładnie tak, Monia oczywiście nam wszystkie przekaże komentarze, pytania i tak dalej, wszystko tak jak zawsze, także piszcie, komentujcie, pytajcie, dopytujcie i piszcie wszystko, co Wam tylko przyjdzie do głowy. Dzisiaj mam nadzieję, że też dotrzemy wszędzie, na każdy kraniec Polski i Europy, chyba jeszcze poza Europą nie było, ale oczywiście zapraszam wszystkich z każdej strony do pisania. Dzięki programowi możemy być wszyscy razem w Open, nie tylko ci, którzy są w Open po prostu zewnętrznie. A wspomniałam o tym, że rodzinnie, dlatego że jest z nami też dzisiaj Barbara Marcinkowska. Cześć Basia. Ostatnio wspominałyśmy o Basi, będąc z Magdą, wspominałyśmy, że byłyśmy trzema siostrami jeżdżącymi na cateringi, trzema blondynkami. To jest właśnie nasza trzecia ukryta blondynka. I będzie dzisiaj z nami, tak, i będzie dzisiaj z nami też gotować. W związku z tym, że gdzieś tam na połączenie wdarł nam się chochlik, więc Basia chyba nie zdążyła jeszcze wszystkich składników przygotować, więc będziemy się kontaktować na bieżąco i będziemy gotować całkowicie live, całkowicie, można powiedzieć, spontanicznie i znowu bez ustawki, podobnie tak jak z Basią Paszkowską, która była z nami w pierwszym odcinku. Chyba nie będę przedłużać, chyba przejdziemy od razu do gotowania. Dzisiaj ilość dań jest okrojona, dlatego że gdzieś tam doszły mnie słuchy, że jeżeli próbujecie ugotować coś później, to ciężko jest znaleźć w filmiku, trwa to dosyć długo, więc dzisiaj jest bardzo mocno skrócone, okrojone. Dzisiaj tylko dwa dania. W roli głównej cieciorka i woda z niej, aquafaba, która wiem, że brzmi dosyć tajemniczo dla niektórych, ale to jest po prostu woda z cieciorki, z puszki. Celowo robię to jednocześnie, żeby pokazać, że nic nie musimy marnować i wszystko możemy wykorzystać. Basia, najpierw poproszę Cię o włączenie piekarnika. Nastaw go sobie na około 180 stopni, pieczenie najlepiej góra-dół. Tak, żeby nam się zdążył zagrzać, bo zaczniemy od ciasta, a potem przejdziemy do, w międzyczasie jak będzie nam się piekło ciasto, przejdziemy do humusu na różne sposoby, bo jest to dosyć szybka robota, więc będę go robić na trzy sposoby. Może najpierw, Monia, pytanie, czy ktoś tam już się nam pojawił? Tak, mamy pierwszych widzów, natomiast na razie komentarzy nie widać. Zapraszamy dalej. Myślę, że trzymają się do momentu, aż zaczniesz gotować. Okej, dobra, w takim razie Basia, zaczynamy. W pierwszej kolejności garnek, czekolada, olej i kawa. Czy masz już zaparzoną kawę? Basia, czy się słyszymy? Gdzieś nam chyba się wdziera znowu chochlik. Basia, słyszysz Olę? Agę? Okej, ja w takim razie powoli zacznę. Basia, mam nadzieję, że mnie słyszy i jeżeli nie, to mam nadzieję, że zaraz nam połączenie wróci. Niestety to jest taki urok połączenia na żywo i programu na żywo. Gdzieś tam nam się trąca. Chyba powoli słyszę Basię. Okej, to ja już powoli zacznę gotować. Wlałam już tu kawę, mniej więcej 1/4 szklanki. Ja już miałam zaparzoną oczywiście najlepszą kawę Vergnano. Tutaj myślę, że kwestia sporna.
Natomiast ja sobie zrobiłam podwójne espresso, możecie zaparzyć sobie kawę parzoną i przecedzić przez gęste sito, albo ewentualnie zrobić kawę rozpuszczalną, bardzo, bardzo konkretną, mocną, taka, żeby była wyczuwalna. Do tego dodaję 200 gram czekolady. Tutaj mam pod ręką tym razem 80 mocno gorzka konkretna swoją drogą. Nie wiem, czy wiecie, ale to jest właśnie też wegańska. Ona może zawierać śladowe ilości mleka, czyli na terenie zakładu są używane, ale jest wegańska. Taka ciekawostka. Też sprawdzałam skład i byłam bardzo tym zaskoczona. Tutaj mam dwie tabliczki już pokruszone, tak żeby się wygodniej rozpuszczało szybciej. 3/4 szklanki oleju kokosowego, generalnie właśnie, jeszcze wspomnę o składnikach, były już podane w poprzednim poście, oczywiście tak jak zwykle tradycyjnie na koniec jeszcze za kilka dni dodamy grafiki, oczywiście z podziękowaniami dla R&P New Media. Tam będą jeszcze raz powtórzone, natomiast też w poprzednim poście macie już informacje, ile czego potrzeba. Olej kokosowy. Ja mam tutaj nierafinowany, jak dobrze kojarzę, tłoczony na zimno. Ostatnio też go używałam i to jest olej nie byle jaki, bo nasz miejscowy, nie powiem, że nasz jako naszego wyróbstwa, ale jest z Lipówki, za Raczkami, bardzo polecam, mają masę rodzajów olejów i naprawdę są bardzo fajne. Przede wszystkim lokalne. Wlewam, mam połowę i akurat wszystko wleję i mam 3/4 powoli. Zaczynam słyszeć Basię, mam nadzieję, że uda nam się połączyć. Wstawiam to do zagrzania, tak żeby nam się rozpuściło. Powoli nam się będzie grzało, się rozpuszczało. W międzyczasie wspomnę, dzisiaj swoją drogą znowu wegańskie rzeczy. Jeden z komentarzy po poprzednim, nieważne co, oby wegańsko i rzeczywiście jest wegańsko. Chociaż to są akurat rzeczy, które w żaden sposób nie są kompromisowe. One nie potrzebują kompromisu, one nie są do wyczucia, że są wegańskie, one po prostu są pyszne same w sobie i jeżeli nie powiecie, że są wegańskie, to naprawdę myślę, że nikt z domowników tego nie zauważy. Z tego względu, że właściwie tutaj w brownie zastępujemy jajka właśnie wodą z cieciorki, z której nawet można zrobić bezę. Ale to na inny jakiś odcinek, natomiast cała reszta jest właściwie całkowicie przeciętna, normalna, tak jak w pozostałych ciastach, nawet tak jak mówię, czekolada od Wedla, którą na pewno znacie, na pewno jedliście niejednokrotnie, jest jednak wegańska. I też można oczywiście kupić czekolady wegańskie bez cukru i tak dalej, natomiast one są jednak troszkę droższe. Najczęściej one są oczywiście bardzo dobre dla alergików, bo one tam mogą być bez cukru, mogą być bez mleka. Nie wiem, czy jakieś jeszcze alergeny są, natomiast kupowałam też takie właśnie, które były bez cukru i oczywiście one są bardzo fajne, natomiast tutaj wystarczy, że jest wegańska i już nam do naszego dzisiejszego programu wystarczy. Czekoladę sobie jeszcze mieszam, żeby ładnie nam się rozpuściła. Cały olej, żeby nam się roztopił. Czekolada się rozpuściła, już powoli zaczyna nabierać wyglądu. Ja w międzyczasie już, zanim czekolada nam dojdzie, zacznę ubijać aquafabę. Chyba będę musiała ją zblenderować, ale to za chwilę. Czekolada wbrew pozorom jest bardzo mocno wymagająca, jednak ją wrzucę do termomiksa,
była za duża różnica temperatur i mi się troszkę zaczęła zważać. Więc do tego nic mi się nie stanie, jeżeli to zblenderuję, bo chodzi mi o jednolitą konsystencję. Jak tam, Monia, czy coś się dzieje? U nas w komentarzach na razie pustki. Niestety, ja zachęcam, bierzcie się za klawiaturę i piszcie, ale ja mam pytanie, czy możemy użyć czegoś zamiast akwafaby? Można, to nam zmieni całkowicie oczywiście rodzaj ciasta, nie będzie już wegańskim, natomiast to zastępuje białko jaja, więc oczywiście możemy tutaj użyć białka, z tym, że nie jestem w stanie powiedzieć, jaka będzie ilość. Ja jednak muszę wymienić czekoladę i troszkę ją przerobić. Nie ukrywam, nie byłam na to przygotowana, więc muszę trochę sobie poszukać. Dzisiaj mamy program pełen niespodzianek. Jak tam Basia? Jest z nami? Chyba nie jeszcze. Z Basią jeszcze mamy delikatny problem, ale ja widzę, że pojawiają się stali bywalcy, między innymi pani Dorota Jurewicz, także witamy serdecznie. Tak, witamy, witamy. I czekolada dzisiaj nie chce ze mną współpracować, a w związku z tym, że nie byłam na to przygotowana, to nie mam więcej oleju kokosowego, więc mam nadzieję, że zaraz uda mi się z nią dogadać. A jeśli nie, to po prostu zostaniemy dzisiaj na samym... Dzisiaj zostaniemy ewentualnie na samej cieciorce, nie wykorzystując wody. Ale nie mówmy jeszcze, nie, tutaj może wynikać tylko i wyłącznie z różnicy temperatur, więc zaraz spróbuję z nią się dogadać. Monia, swoją drogą, to jest ciasto, które miałaś ochotę spróbować w trochę innej wersji. Mianowicie trochę bogatszej. Dzisiaj troszkę ją okroiłam. Dzisiaj trochę okroiłam z tego względu, że chciałam też skrócić czas programu, więc nie robię kremu. Nie wiem, czy Monia pamiętasz świąteczne ciasto właśnie brownie z kremem orzechowym. A widzisz się, teraz program na tobie zemścił. Chciałaś skrócić, to coś idzie nie tak. Dokładnie tak. W międzyczasie już widzę, że czekolada zaczyna mi wyglądać ładnie. Troszkę ją podleję. Czekolada, tak jak wcześniej mówiłam, jest z jednej strony bardzo wdzięczna, z drugiej strony bardzo niewdzięczna. Po ostatnim programie słyszałam, że przy rozpuszczaniu na parze się nie udała. I tutaj, jeżeli chodzi o parę, to bardzo często błędem jest to, że miska dotyka dna, znaczy dno miski dotyka wody. I w takiej sytuacji czekolada nam może zupełnie zwariować. Natomiast druga jeszcze opcja to jest właśnie, tak jak dzisiaj, duża różnica temperatur. Już mi woda pomaga troszkę. Ok, w międzyczasie wstawię już akwafabę. Ja używam taką. Tutaj ja wpisałam co prawda puszkę cieciorki, natomiast ja używam znowu z Lidla słoiki. W związku z tym, że używam dwa, tutaj już sobie zlałam wodę, mniej więcej z jednego takiego słoika to jest 3/4 szklanki i tyle też użyję. Cukier mam już odmierzony, 3/4 szklanki, chociaż jeszcze sprawdzę, bo nie jestem pewna, czy na pewno właśnie tyle nie wiem, czy nie odwierzyłam troszkę więcej. Tak mi się coś wydaje. Dwa. Swoją drogą uwielbiam te miarki. Są cudowne, po prostu. O ile jestem zwolenniczką... Właśnie, już mamy.
3/4 szklanki. Jeżeli chodzi o gotowanie, to nie do końca jestem zwolenniczką odmierzania, ważenia, mierzenia i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o pieczenie, to już tak, to jest już zupełnie inna kwestia i tutaj uważam, że trzeba się bardzo mocno tego trzymać. Nie we wszystkim. W ciastach na zimno można sobie popłynąć i wymyślać, jeżeli chodzi o kremy, budyni i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o pieczenie, to jest już dużo bardziej wymagające i tutaj musimy się tego trzymać. Ja dodaję cukier waniliowy, możecie dodać aromat waniliowy, możecie też równie dobrze to pominąć. Ja używam też cukru brązowego dzisiaj. Dzisiaj nie do końca jest aż tak fit. Ale możecie też użyć erytrolu, możecie użyć zwykłego cukru białego. Masa czekoladowa mi się ładnie rozpuściła. Podlałam ją troszkę wodą, tak jak zauważyliście, trochę w jedną i w drugą stronę kombinowałam, bo wynika to z różnicy temperatur i najczęściej wystarczy dodać składnika, który ma mniej tłuszczu i to już wystarczy. Swoją drogą, co ciekawe, początkowo zrobiłam to w garnku, w tej chwili robię w termomiksie, podgrzewając, także wykorzystuję 100% jego możliwości. I znowu termomiks w roli głównej dzisiaj, chociaż nie tylko, bo mój ulubiony drugi sprzęt KitchenAid, który wygląda pięknie i który jest bardzo, bardzo wdzięczny. Mamy aquafabę i cukier z cukrem waniliowym, może być z aromatem waniliowym. Możecie to wrzucić do blendera, zblenderować ręcznym, możecie wrzucić do takiego pojemniczka. Ja sobie wrzucam do miksera, ponieważ Thermomix miał być mi potrzebny do czego innego. Mam nadzieję, że nie będzie nas tu za bardzo zagłuszać, bo troszkę to potrwa, zanim on się ubije. Tu będę na dwie strony jednocześnie robić. Ok, Thermomix już mi się czas skończył i ładnie czekolada się rozpuszcza. Początkowo się zważyła. Tutaj, tak jak widać, jest już płynna konsystencja. Ok, już jest bardzo ładnie. Tu już też zaczyna się robić ładnie. Jeżeli jeszcze chodzi o olej kokosowy, wrócę do tego składnika. Mam nadzieję, że mnie słychać, że mnie za bardzo nie zagłusza ten sprzęt. Olej kokosowy, ja akurat użyłam tutaj ten włączony na zimno, natomiast może być oczywiście rafinowany, może być nierafinowany, tutaj dowolny rodzaj, oby olej kokosowy. Pamiętajcie, że o ile większość olejów możecie zastąpić sobie dowolnie, chodzi mi o olej lniany, rzepakowy, słonecznikowy i tak dalej, tutaj różni się temperatura palenia, to olej kokosowy jest bardzo wyjątkowy, bo on stężeje, całkowicie Wam zwiąże konsystencję, więc on rzeczywiście robi robotę i nie warto go zastępować niczym innym, bo on faktycznie jest po prostu nie do zastąpienia. Może się różnić, może to być olej tłoczony na zimno lub też właśnie rafinowany, który ma wyższą temperaturę i możecie ten rafinowany używać do smażenia na przykład. Ale na pewno nie warto go zastępować żadnym innym, bo to jest zbyt ryzykowne. Tu mam już, fajnie mi się zaczyna robić piana. Tu już mam rozmieszaną czekoladę. Tu już mam odmierzoną mąkę. W związku z tym, że z Basią w dalszym ciągu nie mamy połączenia, więc polecę dosyć szybko, później będziecie mogli sobie chyba, że ewentualnie gotuje ktoś z nami jednocześnie, więc piszcie w komentarzach zwolnie i będę po kolei tłumaczyć dokładniej, może właśnie macie jakieś pytania. Jeżeli będziecie gotować z nami później, zawsze jest opcja pauzy i wtedy będziecie sobie mieli możliwość nadrobienia. Więc tak, mamy czekoladę, olej kokosowy i kawę. Tutaj mam aquafabę i cukier, ewentualnie aromat lub cukier waniliowy. Tutaj już mam mąkę 1/4 odmierzoną, do tego dodam trochę soli. Pamiętajcie, że fajnie jest do każdego
słodkiego przepisu dodać trochę soli i fajnie jest dodać odrobinę cukru do każdego mięsa. To jest trik, który trochę nam fajnie podbija smak, więc warto to po prostu wykorzystać. Ok, mamy odrobinę soli, użyję jeszcze troszkę proszku do pieczenia. Tam wpisałam 1/4 łyżeczki. Ja mam znowu kolejne bardzo fajne miarki, które bardzo lubię. Jeżeli nie, po prostu na zwykłej łyżeczce używacie go całkiem niedużo. Prawie że na czubku, troszkę więcej niż szczypta. Łopatką sobie wymieszam, tak żeby proszek i sól nam się fajnie już później rozmieszały w całości. Ok, tutaj Wam pokażę, jak wygląda nasza aquafaba. To jest właściwie dowód na to, że można z tego zrobić bezy. Widzicie, jak to jest fajne, gęste, gęsta, fajna masa, która rzeczywiście niewiele odbiega od bezy, od białka ubitego z jaj, więc naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. W tej chwili dodam czekoladę, którą mam rozpuszczoną po małych przybojach, ale mam. Tutaj myślę, że po prostu kawa, która stała przy przygotowaniach do programu, stała trochę za długo na wierzchu, się zemściła na mnie i dlatego przez to, że była za zimna, się nam tu wszystko zważyło, ale już jest uratowane. Ciepła woda uratowało i mamy ok. Także w razie, gdyby Wam się coś działo, tak jak mówiłam, czekolada jest wymagająca i możecie właśnie, to jest trochę tak jak z pokazywaniem, patrzcie, tak nie wolno robić i dokładnie tutaj tak samo. To jeszcze powoli trochę zblenderuję, przepraszam, zmiksuję wszystko razem. Wiesz, chwilę pohałasuje nam. Myję termomiksa trochę, bo już do ciasta mi nie będzie potrzebny. Mam nadzieję, że więcej nam się tu nic nie będzie działo. Dzisiaj jest trochę głośno, trochę szybko. Trochę nieprzewidywalnie. A czy mamy jeszcze stałych bywalców? Ktoś do nas dołączył, a może ktoś zupełnie nowy, jak to Monia? Halo, halo, Monia, się słyszymy? Chyba nam drugie połączenie też urwało dzisiaj same chochliki. Mam nadzieję, że uda nam się. Oczywiście, jak zawsze, ogarnia niezastąpiony Paweł i R&P New Media. Za kamerą z tyłu schowani. Oczywiście w bezpiecznych odległościach zachowujemy wszystkie obowiązkowe zasady. Chociaż nie ukrywajmy, w małżeństwach nie do końca te zasady obowiązują, mimo że na ulicy też musimy zachować bezpieczną odległość, nie licząc dzieci. Masa jest piękna, lśniąca i wcale nie widać, że z czekoladą się coś działo. Ok, końcówka już idzie do umycia. I sobie wymieszam mąkę z całą tą masą, która była w mikserze. Początkowo przygotowałam sobie sitko do przesiania mąki, ale właściwie nie potrzebuję. Delikatnie mieszam, możecie to zrobić trzepaczką, możecie to zrobić łopatką, ale delikatnie nie zbijacie tych pęcherzyków powietrza, które nam udało się uzyskać przy miksowaniu czy też blenderowaniu. Generalnie przy aquafabie im więcej pęcherzyków powietrza, tym lepiej. Tutaj nie chodzi nam o to, żeby zachowywać kremowość i wilgoć, tylko żeby to troszkę podbić, żeby to było delikatne. Jeżeli oczywiście tutaj za mocno troszkę wymieszamy, nic się nie stanie. W brownie tak naprawdę nawet jeżeli coś jest, ma dużo czekolady, to nawet jeżeli jest mokre i wilgotne i opadnięte, to też nie zaszkodzi na pewno. Trochę się wymazałam. Ok, tu już mam jeszcze jedna rzecz, którą przygotuję do ciasta, to są orzeszki. Ja mam tutaj
Orzechy laskowe prażone, znowu z Lidla, ponownie. Po prostu Lidl powinien autentycznie mi, że tak powiem, się dorzucić do programu. Mam po drodze i bardzo lubię ten sklep, naprawdę. Po prostu kwestia wyboru też bakali, ilości, które tam są bakali i ryneczek Lidla i tak dalej. Naprawdę bardzo, bardzo to lubię. Orzechy troszkę siekam, natomiast nie staram się super dokładnie, tutaj nie o to chodzi. Wpisałam też około pół szklanki, natomiast to jest też ilość taka orientacyjna po prostu. Jak bardzo, bardzo kochacie orzechy, możecie dodać troszkę więcej, jeżeli niekoniecznie całkowicie pomińcie. Po prostu nie będzie nic chrupało pod zębem, ale na pewno nie zaszkodzi to naszemu ciastu, będzie ok. Dobra, jestem, o, super. Jestem, wracam, dzisiaj jest dzień okropny, wszystko idzie na złość, nie wiem co się dzieje, jakieś fatu, ale tak, mały... tak, mamy stałych naszych widzów, tutaj się wita z nami Czarek, jest pani Marzena Olechowska, ale ja zapraszam do zadawania pytań, śmiało. Naprawdę, czy Hiszpania jest... dzisiaj z nami gotuje, Marzenko, czy może bardziej Nikola z nami gotuje? Widziałam gdzieś tam, mam przecieki, że Mazurek był przepiękny i mam nadzieję, że Nikola w stronę wegańską też nie pogardzi. Także Marzena, jeżeli Nikola razem z nami piecze, dawaj znać, jak nie, to później wrzucajcie w komentarzach. Nikola mimo niedużego wieku naprawdę widziałam jej dzieła i są naprawdę fajne. Ciacho już stawiam, nie wpisałam wielkości blaszki w przepisie, tutaj ma około 20-21 cm średnicy. Oczywiście może to być większa, wtedy będziecie mieli niższe. Leci do piekarnika 180 stopni, około 35 minut. Tutaj może być wiatrak włączony, pamiętajcie, że jeżeli włączacie wentylator, automatycznie musicie troszkę obniżyć temperaturę. Lecimy do piekarnika. Ja swojego dobra, nie nagrywałam. W takim razie nie ma pytań, to pytanie zadam ja. Jak pieczemy to ciacho? Czy do suchego patyczka, czy raczej na oko, czy trzymamy się minutnika? Jak radzisz? Tutaj proponuję... tylko do ścięcia. Nie się zastanawiam, jaki piekłam, czy piekłam w ogóle na patyk. Chyba nie, piekłam po prostu na czas. Tutaj przy brownie tak naprawdę to co powiedziałam wcześniej, czekolada ma to do siebie, że nawet jeżeli będzie mokre i można powiedzieć, że zakalec, to pamiętajcie, że czekolada zawsze się uratuje i tak będzie smakowała. Także. Nie warto przepiekać też. Ja jestem zdania, oczywiście przy cieście, jeżeli damy surowe, to też nie będzie fajne, natomiast tutaj nie mamy jajek. Także jeżeli nie mamy jajek, jeżeli będzie surowe, nic nie ryzykujemy niczym, tak? Jedynie może być bardziej wilgotne, więc lepiej ten czas nie wydłużać go. 35 minut będzie ok, nawet jeżeli robicie w większej formie, skróćcie do 25 minut i też w zupełności wystarczy. Ja jeszcze tylko powiem, jeżeli chodzi o ten przepis, w międzyczasie już wezmę Thermomixa, żeby szykować hummus. Jeśli chodzi o ten przepis, nie będę go przypisywać całkowicie sobie, dlatego że inspiracją była Jadłonomia, która swoją drogą polecam też tą stronę. To jest chyba blog, jeżeli dobrze pamiętam. Mam kilka swoich ulubionych, z których właśnie czerpię inspirację i to jest jeden z nich. Naprawdę są bardzo, bardzo fajne i przepisy, i wykorzystania właśnie różnych rzeczy typu aquafaba, która wydaje się bardzo ciężka, trudna do wykorzystania i właściwie to tak jak fasoli, właściwie to jest przecież taka resztka do wylania. No nie. Fajnie wykorzystać i tak jak widzieliście, daje naprawdę bardzo duże możliwości, bardzo ładnie wygląda. Już na surowo, a co dopiero jak będzie smakowało po upieczeniu. Ja przejdę już do hummusu. Zrobię go na trzy sposoby, ale na jednej bazie, żeby za bardzo nie brudzić, żeby nie
przedłużać sobie w kuchni roboty. Fajnie jest zrobić jedną bazę i potem to troszkę przerabiać. Oczywiście można robić od początku trzy pojemniki, mieć oddzielnie i każdy z nich wyrabiać, ale ja mając Thermomix, wiedząc, że wszystko mi się zmieści naraz, dodaję od razu wszystko naraz i potem oddzielę i będę mieszać oddzielnie w odpowiedniej kolejności. Ja wpisałam ilości na puszkę cieciorki, mam troszkę większe, dlatego dodam trochę więcej, ale będę też mówić, ile wsypać. Czosnek mam 3 ząbki. Oczywiście możecie dodać troszkę mniej, trochę więcej, w zależności od tego, czy lubicie to dokładnie tak jak z imbirem przy koktajlu. Tutaj możecie sobie dowolnie wybierać. Cytryna. Potrzebujemy tylko sok. Trik, żeby wykorzystać, może inaczej, mniej się męczyć z cytryną. Dobrze ją wyściskać. Po prostu troszkę się z nią pobawić, trochę wyściskać, żeby puściła nam ten sok, żeby nie trzeba było się z nią za bardzo męczyć. Oczywiście, jeżeli potrzebujemy ją w plastrach, to nie obowiązuje. Natomiast jeżeli chodzi nam o sok, nawet widziałam, że można po wyściskaniu przebić tylko igłą. Ja oczywiście raczej potrzebuję większej ilości zazwyczaj, więc tego nie próbowałam. Jest też pytanie. Raczej przekrajam. Ale można spróbować. Pestki wybieramy. Mamy pytanie od pani Marzeny, a właściwie od Nikoli. Czy zamiast oleju kokosowego możemy dać masło orzechowe? To na pewno nam nie zaszkodzi. Ok. Cytryna już weszła. Sok z cytryny, czosnek mamy, pasta tahini. Ja ją sobie wcześniej wymieszałam, w związku z tym, że troszkę mi pozostała, to się oddzielił na wierzchu olej sezamowy. Nie wylewajcie go nigdy w życiu, tak samo jak na maśle orzechowym. To jest bardzo dobry olej fistaszkowy. Tylko wymieszajcie bardzo dokładnie od samego dna, tak żeby nabrało konsystencji. Jeżeli tego nie zrobicie, to na dnie potem wam zostanie taka twarda, mocna bryła, którą ciężko będzie rozsmarować, wybrać i tak dalej. Więc na początku trzeba dobrze wymieszać, jeżeli odstawiacie znowu na dłuższy czas. Bierzecie, znowu mieszacie i takim oto sposobem mamy za każdym razem pyszne masełko orzechowe lub też właśnie tahini. Tahini, mimo tego, że brzmi tajemniczo, to jest po prostu pasta sezamowa. Jeżeli macie Thermomixa albo też dobry blender, wystarczy sezam, może być sprażony, będziecie mieli mocniejszy smak. Sezam dokładnie zblenderować lub też dodać odrobinę oleju, przepraszam, tu mały jakiś kolejny problem techniczny. W międzyczasie sobie włączę piekarnik i sprawdzę, co tu się dzieje. Piekarnik troszkę muszę przedłużyć, bo miałam za mało trochę czasu. Dzisiaj mamy na każdym kroku jakieś chochliki. Jestem już. Monia, słyszysz mnie? Tak, tak, teraz cię słyszę. Ten program dzisiejszy to jest to po prostu... tu cię dzisiaj wyprawia, nie mam pojęcia, ale ktoś chyba życzy nam źle. Albo nie wiem co. Mam nadzieję, że mamy za dużo czekolady w programie. Może tak, ja mam nadzieję po prostu, że to jest do 3 razy sztuka, 2 razy nam poszło super, za 3 razem coś nam się cały czas wkrada. Ale mamy już wizję, co prawda bez Basi, ale mamy już wizję, z Basią się słyszę, więc lecimy dalej. Mam cytrynę, mam czosnek, mam tahinę, o której mówiłam, że można właśnie zrobić ją samemu w blenderze, można dodać odrobinę oleju, mamy gotową tahinę. Możemy w ogóle ją pominąć. Ja osobiście nie przepadam za nią aż tak bardzo. Można w to miejsce dodać masła orzechowego, wtedy nie możemy oczywiście nazwać tego konkretnie humusem, to bardziej już będzie pasta z cieciorki, natomiast właściwie późniejsze te wariacje, które będę robić na koniec, też już trochę kłócą się z tą podstawową wersją humusu, więc raczej jestem skłonna do tego, żeby nazywać to pastą z cieciorki, ewentualnie smakową, a nie humusem. Ok, wrzucam cieciorkę. Tutaj, tak jak mówiłam, mam 2 słoiki
pamiętajcie, że tutaj właściwie robicie do konsystencji. Tutaj nie musicie zachowywać konkretnych proporcji, tutaj robicie do konsystencji i do smaku. Po prostu cała reszta, jak lubicie, co lubicie. W podstawowym przepisie oczywiście musi być kumin, musi być tahina, musi być sok z cytryny i tak dalej. Natomiast w domu wariacji może być tego masa. Nawet możecie wymienić sobie cieciorkę na inny składnik, na groszek, sok drzewice, soję czy cokolwiek innego i zrobić po prostu z tego sobie pastę, a już nie hummus. Okej. Ja jeszcze wrócę, jeszcze wrócę tutaj do komentarzy, bo przez to, że się nie słyszałyśmy, to nie wiem, czy słyszałaś pytanie o masło orzechowe, czy może zastąpić olej kokosowy? Nie. Tutaj jest troszkę mniejsza zawartość tłuszczu, inna konsystencja. Generalnie, tak jak wspomniałam wcześniej, że jestem raczej zdania, żeby w rzeczach do pieczenia się trzymać tych proporcji i ilości, to tutaj jedyną zmianą, jaką możemy wprowadzić, to właśnie troszkę minimalnie zmienić ilość kawy, czyli tak jak tutaj dodałam na przykład wody, i orzechy zamienić, pominąć, dodać trochę więcej, natomiast olej raczej bym zostawiła, raczej bym go nie zmieniała, przynajmniej ja sama nie testowałam, nie próbowałam, także nie mogę wziąć za to odpowiedzialności. Tutaj przy paście z cieciorki czy ewentualnie humusie, wtedy już przy paście, można zamienić tahinę na masło orzechowe. Wtedy oczywiście jak najbardziej. Mamy też pytanie od naszej Basi. No ten sprzęt nam dzisiaj ewidentnie zawodzi. Ile tej cytryny dajemy? Ja dodałam tutaj mniej więcej połowę, natomiast odłożyłam jeszcze, w razie czego dodam trochę do smaku. Ja lubię bardzo kumin, więc kuminu dodaję całkiem sporo, dodałam około łyżeczki. Wiem, że są osoby, które go bardzo nie lubią i można wtedy całkowicie pominąć oczywiście też. Można to wtedy dodać pietruszki, lubczyku, imbiru. Tak jak mówiłam, nie będzie to już humusem, ale będzie pastą. Sól, pieprz. Bo to oczywiście musi być do smaku. Pieprz mam kolorowy, świeżo mielony, więc nie będę go potrzebowała aż tak dużo. Czyli Basia, rozumiem, że gotujesz z nami, mimo tego, że nie na wizji to jesteś i gotujesz. W związku z tym, że produkty już przygotowane. Tak, myślę, że Basia próbuje coś gotować i jednocześnie walczy ze sprzętem. No niestety nie damy rady wszystkiego przewidzieć, ale tym się charakteryzują programy na żywo. Dokładnie, tu na żywo plusy są ogromne, bo oczywiście możecie razem z nami gotować i możecie jednocześnie zadawać pytania i z nami rzeczywiście być z każdego miejsca na świecie, natomiast niestety programy programy na żywo rzeczywiście mają to do siebie, że coś tam może się wkraść i niestety nie wszystko można naprawić. Przy nagraniach można sobie pociąć fajnie i puścić później po montażu, natomiast na żywo nie mamy takiej możliwości. W tej chwili dodaję oliwę z oliwek. Może to być dowolny inny olej, jeżeli bardzo lubicie tahini, olej sezamowy oczywiście. Może być też każdy inny. Kokosowego tutaj nie polecam, bo zmieni nam konsystencję i będzie nie za fajnie wyglądać. Będą takie grudki, więc raczej nie polecam. Właściwie mamy na razie wszystko do podstawowego składu. Zerkam w międzyczasie, ile mamy. Ile tu mamy. Pokrywkę gdzieś zgubiłam. Mam też informację od Basi, że hummus już prawie jest, więc działa. Działa tam prężnie. Dobrze. Ciasto pewnie ciasta nie zdążyła zrobić walcząc ze sprzętem, ale nic straconego. Wszystkie produkty są. Czekolada, po którą między innymi latała do sklepu też, więc myślę, że nic straconego, jeszcze będzie nadrabianie. Ja już trochę zamieszam, żeby jak najmniej nam hałasować tutaj na żywo. Widzę, że mam troszkę za gęste. Dodaję trochę wody,
Możecie, jeżeli chcecie trochę tłustsze, dodać trochę oleju, możecie właśnie rozrzedzić trochę wodą lub też jeszcze dodać soku cytryny. Ja na razie jeszcze nie próbuję do smaku z tego względu, że widzę, że jest trochę za gęste. Ale oczywiście tutaj, jak lubicie, może to być całkowicie gęste, może być bardziej pasta na kanapki, może być do nabrania na warzywo. Tutaj na koniec też, co prawda nie wpisywałam warzyw, natomiast przygotuję przykładowe rzeczy, z czym możemy to podać. Oczywiście możemy, nie musimy, jeszcze może kiedyś też zrobimy falafel, który idealnie pasuje do hummusu. I wtedy będziemy mieli już komplet. Natomiast dzisiaj taka wersja podstawowa. Okej, ja już będę próbować. Szczerze mówiąc, po tym cieście czekoladowym nie jestem w stanie skupić się na tym, co robisz teraz, bo ewidentnie jestem czekoladocholiczką. Ja powiem szczerze, że dzisiaj szykując się do programu, to tak sobie pomyślałam, że chyba czas coś zmienić, chyba czas coś owocowego. Z jednej strony wiem, że mamy masę czekoladocholików, ale z drugiej strony nie wiem, czy nie za dużo nam trochę tej czekolady. Jakiś kolejny deser chyba będzie troszkę inny, bo co prawda czekolady nigdy za wiele, ale z drugiej strony w obecnej sytuacji, kiedy siedzimy w domu i trochę ciężko się zebrać do treningu w domu samemu, to jednak ta czekolada może nam wyjść boczkiem, a właściwie buczkami, co się dzieje. Nie mówię, że u wszystkich oczywiście, natomiast po sobie mogę powiedzieć, że tak. Tak, tak. Nawet, nawet tutaj nam się Agatka pojawiła. Chyba usłyszała mój zew czekoladowy. Tak, mam wrażenie, że dla Agaty czekolada to właściwie można zastąpić jej imię, a i tak się zjawi gdzieś zaraz. Ja trochę dodałam jeszcze soku z cytryny, dodałam soli i pieprzu, czosnku, tak żeby mój hummus był wyraźniejszy. Czego przemieszam. Agata, czy gotujesz dzisiaj razem z nami? Bo to mnie ciekawi. Czy tylko ostrzysz ząbki i chcesz gdzieś tam się wbić na backstage, czego na razie nie możesz zrobić, bo nie możemy nikogo wpuścić? Czy też gotujesz sama i będziesz domowników raczyła pysznościami? Jestem ciekawa, czy ciasta się podejmiesz? Chociaż swoją drogą, Agata. Myślę, że ze względu na to, że Agata dołączyła tak późno, to jest nastawione na degustację. Chociaż mimo tego, że Agata nie wygląda, że aż tyle może zjeść, to może, ma bardzo duże możliwości. I swoją drogą to jestem zaskoczona, że tak dobrze wygląda, mimo tego, że robiła tak dużo babeczek przecież. Ci, którzy jej nie znają, może nie wiedzą, ale prowadziła cupcake, które naprawdę były przepyszne babeczki, no ale niestety zajęła się czymś innym, a dla nas w sumie niestety, bo dołączyła swego czasu do naszej ekipy, więc właściwie się może mogliśmy z tego cieszyć. Ja na razie już mam pierwszy hummus gotowy, podstawową wersję i na razie ją już przekładam, żeby zrobić te wariacje. A powiedz, Agat, co polecasz do takiego hummusu? Coś zdrowego i coś niezdrowego, żeby każdy był zadowolony. Jako dodatek do jedzenia, czy jako dodatek do wkręcenia do hummusu? Jako dodatek do jedzenia, oczywiście. Okej, takim chyba najprostszym, najszybszym będą, znaczy niekoniecznie zdrowym, ale najłatwiejszym i najszybszym będą wszelkiego rodzaju nachosy, chipsy, pieczywko chrupiące, aby tylko można było nabrać. I właściwie tutaj każda tego typu rzecz idealnie nam pasuje. Bardziej zdrowe to będzie pieczywo już wieloziarniste. To już jest coś, jakieś pieczywo chrupkie. To, co na pewno...
To, co na pewno wchodzi w zakres zdrowego i co dzisiaj zrobimy, to jest seler naciowy, marchewka, pieczywko i... Znaczy pieczywko może gdzieś tam pośrednie, bo będzie białe, więc nie aż tak zdrowe. I ogórek, czyli warzywa, które są chrupiące, fajne, tak po prostu do nabrania jako tapas przy piwie, winie, drinku, czymkolwiek. Mam już zblenderowane pomidory suszone, oczywiście tu już trochę mam humusu, bo go nie wybierałam aż tak dokładnie, natomiast jednak jeszcze go trochę dodam. Bo mamy tylko śladowe ilości humusu w humusie, więc właściwie w paście, więc jeszcze trochę dodamy. Okej. Oczywiście za każdym razem próbujemy do smaku. Nie żebyśmy chcieli podjeść, nie. Po prostu trzeba spróbować, nie ma wyjścia. Chcesz, nie chcesz, niestety albo istety, kucharze muszą próbować wszystkiego, ale niestety dlatego, że czasami czegoś bardzo nie lubimy, a musimy spróbować, bo to nie chodzi o nasze gust, a po prostu smak. Tu jest smacznie przyprawione i pomidory suszone już mam, ale pyszne. I nałożę już do miseczki od razu, do wyserwowania. Później to wszystko fajnie połączymy. Ok, pierwsze już mamy. Resztę sobie przełożę. Tutaj oczywiście od razu można poznać po kolorze, po jakie są dodatki. Ja używam akurat pomidorów suszonych i groszku zielonego, natomiast możecie dodać wszystko. Można dodać szpinak, można dodać pietruszkę, można dodać pieczonego buraka. Tam kilka pomysłów dałam w poprzednim poście, natomiast oczywiście ogranicza nas tylko i wyłącznie wyobraźnia i nasze kubki smakowe, bo możemy szaleć bardzo mocno. Ja mam pożeracza zielonego groszku, więc właśnie jego tutaj dzisiaj użyję. Mam mrożony, który mi się już troszkę rozpuścił. Oczywiście możecie też użyć w puszce, natomiast raczej nie polecam zalewy, chyba że jesteście naprawdę wielbicielami groszku z puszki, wtedy możecie zamiast wody tej zwykłej przygotowanej podlać troszkę wodą z puszki, z groszku. A jeszcze, wracając do humusu, damy radę zastąpić czymś pastę tahini, czy raczej jest w przypadku humusu niezastąpiona? Tutaj chyba mówiłam o tym, jak nam przerwało. Oczywiście, że tak, możemy jeszcze powtórzę, bo rzeczywiście ja też za nią specjalnie nie przepadam. Ginie mi w całości, więc jest okej, natomiast sezam po pierwsze jest silnym alergenem. Po drugie, właśnie nie każdy za nim przepada, więc oczywiście można go pominąć. Można albo użyć masła orzechowego, albo dodać troszkę więcej oleju, bo to jednak jest też tłuszczyk, więc można dodać innego oleju, troszkę więcej i tyle. Naprawdę to, jeżeli nie lubicie sezamu, to nie odczujecie w ogóle tego, znaczy będzie wam dużo bardziej smakowało, a na pewno nie straci na smaku, jeżeli pominiecie ten składnik. Ewentualnie masło orzechowe i do tego jeszcze dodajcie orzeszki prażone, tak żeby podbić ich troszkę smak. I prażone będą rewelacyjnie do tego pasowały. Jeszcze posypcie do powierzchu i jest petarda. Teraz już będę kończyć. Celowo nie blendruję tego całkowicie na gładko. Jeszcze troszkę poprawię, natomiast te kuleczki będą też fajnie strzelały pod zębem, więc nie będę starała się tego całkowicie rozbić na pastę, bo właściwie nie musi być. Jeżeli nie lubicie takiego strzelającego efektu, całkowicie zblenderujcie, postarajcie się konkretnie, jeżeli ręcznym, to niech to trwa naprawdę całkiem długo lub też wcześniej, na samym początku zróbcie pastę i potem macie już troszkę łatwiej.
Zaraz będzie widać dokładnie, jak... Tutaj się nam Agata zaczęła udzielać i powiedziała, że nawet ona zrobiłaby hummus. Tylko pytanie, czy to byłby hummus czekoladowy? Agata, jeżeli zrobisz hummus czekoladowy, proszę prześlij mi zdjęcie. Naprawdę chcę to zobaczyć. Chociaż w sumie do takich twoich babeczek hummus na wierzchu zamiast tego serkowego kremu mógłby dać radę. Myślę, że widać już, jakiej jest konsystencji moja pasta. Te groszki się przedzierają i są widoczne. Nie jest to całkowicie gładkie, ale też o to mi chodziło. Okej, to już mamy. Jeden, drugi. Trzeci, jako ten pierwszy właściwie. Już też przekładam. Jest nie lejący, bo lejący też będzie ciężko nabierać na cokolwiek, więc konsystencja, nie wiem właściwie do czego to porównać, zdecydowanie gęstszy niż jogurt naturalny, może gdzieś tam bardziej w stronę kwaśnej śmietany, osiemnastki, może troszkę gęstsze. I przygotujemy do tego jeszcze warzywa. Ja w międzyczasie sobie zrobię tutaj trochę porządek. W międzyczasie to jest ulubione nasze określenie. Ulubione określenie naszej mamy. Właściwie u nas się wszystko robiło w... Ulubione określenie naszej mamy. W międzyczasie właściwie robi się wszystko. Czy to się gotuje, czy... Czy się sprząta, czy cokolwiek innego. Wszystko robi się w międzyczasie. W dalszym ciągu mamy małe problemy techniczne, dlatego chwilę zniknęłam z wizji, ale już jestem i myślę, że za chwilę będziemy się słyszeć z Moniką. Już jesteśmy. Tak, jest, jesteśmy. Jesteśmy, całkowicie, okej. Okay. Ja już w międzyczasie zaczęłam mówić o tym, że będziemy szykować warzywa. I tak też zrobię. Wstępnie wcześniej powiedziałam, że będziemy dzisiaj trochę na zdrowo. Właśnie szykuję selera naciowego, który oczywiście wcześniej jest umyty jakoś gdzieś tam, mimo tego, że wiem, że sporo osób go nie lubi, to gdzieś nam się przedziera, może nie na każdym odcinku, bo w ostatnim nie było, ale pół na pół, w przedostatnim tak. Kolejna rzecz to będzie marchewka, jako że selera nie wszyscy lubią, więc nie będę go szykować aż tak dużo. Polecimy z marchewką do niego. Warzywa kroję w słupki po prostu tak, żeby się wygodniej jadło zamiast paluszków. To jest też bardzo fajna alternatywa do wieczornego oglądania telewizji. Jeszcze cieciorkę można upiec, ale to też na kolejny odcinek. Jako chipsy, bardzo fajne. To też fajny sposób, porównując do chipsów, dużo mniej tłuszczu, mniej przetworzone, właściwie chyba wszystko lepsze, jakkolwiek to brzmi, chociaż wiem, że dla niektórych jednak chipsy przeważają i są niepodważalnym numerem jeden i tu nie ma co w ogóle dyskutować. Chipsy przy telewizji muszą być i niestety przy kwarantannie narodowej nas to gubi i nasze boczki. Dlatego fajnie jest zrobić raz na jakiś czas, tym bardziej, że pamiętajcie, hummus nie zmarnuje się wam w jeden dzień. Można go spokojnie przetrzymać w lodówce. Oczywiście nie mogę powiedzieć, że na 100% wytrzyma 3 dni czy tydzień, natomiast kilka dni na pewno. Do tygodnia będzie ciężko, ale kilka dni na pewno nam wytrzyma. Okay, ogórka zaraz będziemy mieli. Oczywiście wcześniej wszystkie warzywa miałam już pomyte. Warto o tym pamiętać, tym bardziej teraz chodząc na zakupy. Dzisiaj gdzieś słyszałam, że są też debaty, trwają, czy odkażać wszystkie zakupy, czy też nie. Na pewno warzywa, owoce warto umyć, czy to w czasie kwarantanny, czy też nie. Nie ma to znaczenia. OK, ogórka już mamy przygotowanego. Jak tam Monia, Agata coś daje znać?
Agata mówi, że zawstydzasz ją. Myślę, że ja poniekąd też. Więc na razie nam się wyciszyła. No i tutaj średnio z tymi komentarzami dzisiaj, nie wiem, może każdy tak jak ja usłyszał o tej czekoladzie i po prostu umarł, bo mi ewidentnie burczy w brzuchu, mimo że głodna nie jestem. Także Aga, chyba cię za te pomysły czekoladowe to w końcu uduszę. Czekoladę odkładam, następnym razem na pewno czekolady nie użyję, aczkolwiek słyszałam, że słyszałam przede wszystkim od panów, co ciekawe, że nie są w stanie dotrwać nie są w stanie w ogóle oglądać, a już nie wspominając o dotrwaniu do końca odcinka, bo po prostu kończą w lodówce, więc może to to. Ja już powoli będę kończyć, zrobię sobie miejscóweczkę. Dzisiaj mamy trochę wiejsko-sielsko. Trochę za... Obrócimy. Tutaj oczywiście przykładowy tylko, tak, sposób podania. To jest takie typowe jako deska tapas. W międzyczasie jeszcze troszkę ozdobię. Do wykorzystania na rodzinne spotkanie, jeżeli później będziecie robić na przykład grilla, też bardzo fajna, wygodna opcja, żeby każdy sobie podszedł, się obsłużył właściwie tym, czym lubi. Ja tutaj sypię kolorowy sezam jeszcze na tradycyjny. Mięta kolorystycznie fajnie pasuje do groszku. I jeszcze, żeby coś było na wierzchu, pomidory suszone. Tutaj w innej wersji wcześniej do humusu dodałam jako ze słoika. Tutaj jako przyprawa z bazylią, czosnkiem. I mamy już gotowe. Ciacho! Idealnie się zgrało, za minutę już będzie krzyczał piec. Wykorzystam jeszcze drugą deskę. Jeszcze przerwę ci na moment i taka uwaga do naszych widzów, że na ekranie live'a powinniście mieć, kochani, taką ankietę, jak oceniacie poziom trudności przygotowywanych potraw. Więc każde wstydziochy, które wstydzą się napisać jakiś komentarz, tutaj mogą, w zasadzie prawie anonimowo kliknąć odpowiedź i to też będzie fajny sygnał dla Agnieszki na kolejne odcinki. Dokładnie, tak naprawdę to wszystkie te odcinki tworzę razem z wami. W mniejszym lub większym stopniu gdzieś tam korzystam z tego, co piszecie. W międzyczasie, przepraszam, przejdę do pieca. Tak naprawdę korzystam z tych sugestii, bo to ma być program od nas dla was, tak żeby rzeczywiście coś z tego wynieść, tak żeby z tego skorzystać później, teraz lub później, to już do waszej decyzji, ale jeżeli macie jakieś sugestie, jakieś wymagania, jakieś podpowiedzi, dawajcie znać, bardzo chętnie wezmę to pod uwagę. Ja tu w międzyczasie wsypałam kolejną czekoladę, dlatego też wpisałam jeszcze dodatkową w przepisie. Tak jak poprzednim razem, dodałam tutaj też trochę mleka. Tym razem wcześniej używałam kokosowego, znaczy wody kokosowej. W tej chwili mam napój owsiany, po prostu akurat taki miałam przy sobie. Ponownie, tak jak poprzednim razem, po prostu, żeby nam się fajnie rozlewało i się nie kruszyła później przy krojeniu, rozpuszczam. I tak jak mówiłam, tak żeby miska nie dosięgała do wody, trzeba będzie zaraz co jakiś czas zamieszać. Zapach czekolady. Cudny. Wróćmy jeszcze do tego humusu. Mamy pytanie od pana Zbyszka. Jak oceniasz cieciorkę do humusu? Lepsza jest ta z puszki, czy może samodzielnie ugotowana? Generalnie ja najczęściej korzystam z tej samodzielnie ugotowanej, ale jeżeli potrzebuję akwafaby, wolę puszkę, dlatego że oczywiście sami możemy zrobić akwafabę, ale pamiętajcie, że to nie jest takie aż bardzo, bardzo proste, dlatego że bardzo ważne jest w tym, że trzeba cieciorkę namoczyć, wypłukać, ugotować. Potem wodę, w której się gotowało, trzeba zredukować. Więc właściwie zachodu całkiem sporo. Z puszką mamy o tyle dobrze, że jest już całkowicie gotowa, więc do tego, jeżeli wykorzystujecie też ciacho, polecam puszka. Jeżeli robicie tylko humus, gotowana też oczywiście może być. Jeżeli robicie
przy okazji falafel, namoczcie więcej. Część ugotujcie, niegotowaną zostawcie do falafela. Jeżeli będziemy kiedyś robić falafel, to też powiem, dlaczego nie gotować. Albo powiem od razu, lepiej na surowym, właściwy przepis, konkretny, prawdziwy, jest właśnie na cieciorce namoczonej, ale nie gotowanej. Zgotowanej też można, czy tej, też właśnie z tej z puszki, ale nie polecam. Puszkę do humusu jak najbardziej tak. Ja w międzyczasie sobie jeszcze trochę pogadam, czekolada nam się roztapia. I właściwie zaraz będziemy kończyć. Dzisiaj wersja szybka, mimo że z problemami, mimo że z chochlikami jakimiś. Dajcie znać, czy się wam bardziej podobało, czy mniej. Czy wolicie takie trochę dłuższe i więcej pogawędki, czy raczej fajnie, jeżeli to jest taka skompresowana wersja, szybsza, konkretniejsza, w której jest więcej gotowania, mniej gadania. Oczywiście ja próbuję na różne sposoby, bo tak naprawdę to jest dla nas taki debiut, całkowity debiut, więc sprawdzamy po prostu, dajcie znać, bo to nas napędza, mówię o nas, bo mówię też o R&P, mówię też o Magdzie, która była poprzednim razem. Naprawdę wasz odzew jest bardzo, bardzo ważny. Dzisiaj żałuję, że jest tak mało komentarzy. Mam nadzieję, że później jeszcze się znajdą chętni, którzy będą gotować i którzy będą dopytywać po programie. Oczywiście możecie też to robić i będę się starała odpisywać wam w komentarzach. Jeżeli chcecie z nami pogotować na żywo i tak jak dzisiaj Basia miała być, poprzednim razem była Basia Paszkowska, dajcie znać, bo tak naprawdę fajnie wiedzieć, jak wam to idzie, jak wam to wychodzi, co możemy podpowiedzieć, co wręcz nie wychodzi, a mogłoby. Dzisiejsza czekolada Aga. Jest przykład. Wróćmy jeszcze do komentarzy, bo się znowu Agatka tutaj uruchomiła i pyta o wodę po cieciorce, bo podobno można zrobić z niej wegańską bezę. Tak. Znaczy pianę na bezę. Bezę, dokładnie. To jest wegańska beza i tak, to tu o niej wspominałam, ubijając dzisiejszą naszą aquafabę, że nie wykluczam, że bezę zrobimy. Niestety tutaj dziewczyny też, sporo dziewczyn pytało nawet o zwykłą bezę, jak ją zrobić, czy jest jakiś konkretny sposób, czy jakiś sekret. Nie wiem, czy uda nam się to zrobić na żywo, bo jednak pieczenie bezy trochę trwa, więc myślę, że tutaj już nie będzie na żywo, a kiedyś może zrobimy odcinek, który będzie nagrany wcześniej i pokażemy to wtedy, bo tak rzeczywiście, jakkolwiek to brzmi, bo nam się jednak kojarzy i właściwie kojarzy beza jako białko, jajko, a trzeba pamiętać, że niestety, jajko nie jest wegańskie. Podobnie jak miód i parę innych rzeczy. Więc jajko jest automatycznie od razu wykluczone z bezy. Więc właśnie zamiennikiem bezy są, znaczy białka w bezach jest aquafaba. Ona w ogóle nam we wszystkich przepisach zastępuje jaja. I oprócz tego biszkopty na przykład też. To jest tak naprawdę brownie, natomiast można spokojnie zrobić biszkopt wegański właśnie wykorzystując aquafabę. Na kolejny odcinek nie wykluczam też. Generalnie mam na razie spory odzew rzeczy bezmięsnych. Nie wiem, co wy na to, dajcie znać, czy rzeczywiście większa część widzów jest widzów, klientów, gości, przyjaciół jest właśnie za tym, żeby zrobić rzeczy bezmięsne, wegańskie, wegetariańskie. Mi się osobiście to bardzo podoba, więc jeżeli tak jest, to dawajcie znać, jeżeli nie, to też dawajcie znać i będę ściągać Magdę do mięsa. Tak, tutaj mój mąż Daniel wciąż powtarza, że pragnie mięsa, że on pragnie mięsa i też mówił, że we dwie świetnie wyglądałyście i wyszłyście. No, Agata mówi, że aquafaba to brzmi trochę jak morska ryba, coś w tym jest. To prawda, to brzmi jak morska ryba, podobnie jak usłyszałam gdzieś
określenie, bo generalnie takim normalnym określeniem na jajecznicę z tofu jest tofurnica. Usłyszałam, że to takie wkurzone tofu i właściwie no, dla osób, które nie gotują na co dzień wegetariańsko, wegańsko właściwie, to rzeczywiście te nazwy brzmią zabawnie i wręcz trochę dziwnie, natomiast same już później potrawy są naprawdę, uwierzcie mi, fajne, smaczne i nic im nie brakuje. Tak, mam odzew kolejny od Wioli Wikarskiej, także witamy Cię, Wiola, że ona też jest za mięsem, tym bardziej, że ma trzech chłopaków w domu, więc wie, co to znaczy. I zachęcam dalej do ankiety, bo mamy kolejne pytanko, jaka pora live'ów najbardziej by Wam odpowiadała. Tak, dawajcie znać, czy live'y, czy może jednak wolicie też, ewentualnie w komentarzach, czy wolicie odcinki nagrywane wcześniej, ale na razie dajcie znać, jak live'y, czy odpowiada Wam ta pora, czy może wolicie bardziej czas obiadowy, tak żebyśmy wspólnie ugotowali rodzinny obiad. Dla nas to też ważne, możemy to całkowicie oczywiście zmienić. Mamy tu dowolność, nie mamy, nikt nam z góry tego nie narzuca. Na ciasto posypałam krokant orzechowy, czyli po prostu rozdrobnione orzechy. Tutaj możecie dać migdały, możecie dać, właśnie dodaję jeszcze orzechy laskowe, możecie dać wszystko tak naprawdę, wszystko co tylko chcecie, zwykłe nawet orzechy. Możecie ewentualnie nawet to ciasto posmarować masłem orzechowym i tylko starkować trochę czekolady na wierzch. To dla miłośników orzechów i wiem, że tam już tak też dalej za ścianą czeka na mnie taki jeden. Który pożre to ciasto, a jakby było masło orzechowe, chociaż pewnie posmaruję masłem orzechowym, już ukrojone. Co do ciasta, to pani Ewa Hołubowicz pisze, że ciacho z pierwszego odcinka Bałty wyszło mega. Ja to potwierdzam, bo sama je robiłam, ale nie zdążyłam autentycznie zrobić zdjęcia i w 3/4 pochłonęłam je sama, a miałam w planach postawić hashtag gotuj z open i do tego też Was serdecznie zachęcam. Ja się postaram tym razem zrobić fotkę w wypieku. Polecam, warto, bo właśnie dostałam od paru dziewczyn właśnie bounty najczęściej chyba robione i dostałam zdjęcia w prywatnych wiadomościach, a zachęcam do tego, żeby wstawić właśnie w komentarzu na przykład właśnie z hashtagiem gotuj z open. Dla nas to też jest oznaka tego, że Wam się podoba, że Wam smakuje i że ma sens to, co robimy? No właściwie naprawdę, to o czym wcześniej powiedziała Magda, ja dzisiaj też wspomniałam, że to wy nas napędzacie, nakręcacie i tak naprawdę tak jest, bo my robimy to dla was, dla siebie, żeby mieć trochę zabawy i mieć możliwość wyjść z domu do pracy, natomiast robimy to przede wszystkim dla was. Ostatnia szansa, żeby... Ja się bardzo cieszę, że są w planach kolejne odcinki, naprawdę, a to dzisiejsze ciasto wygląda fenomenalnie i tego humusu obok wcale nie widzę. Monia, nie wątpię, naprawdę nie wątpię. Tutaj możecie jeszcze dodać do tego krem, możecie dodać, tak jak powiedziałam, masło orzechowe, będzie bardziej wypasione. Dzisiaj zależało mi na tym, żeby pokazać wykorzystanie samej wody z cieciorki, że można naprawdę w duchu no waste zrobić masę rzeczy. Pokazać też, że wegańskie nie musi być też tylko na zimno, bo ostatnio cały czas było na zimno i bez zabezpieczenia. Tutaj dzisiaj pieczone, uwierzcie mi, że jest pyszne. Teraz nie będę kroić, bo będzie wyglądało słabo, natomiast pokażę Wam na pewno w zdjęciach, jak wygląda w środku. I uwierzcie mi, ten zapach zniewala i po prostu próbuję się powstrzymać, żeby tego nie ukroić, się nie wgryźć w to jeszcze takie ciepłe. Właściwie ostatnia szansa, żeby o coś jeszcze zapytać, podpytać i dać znać, jeżeli nie wyrobicie się teraz, dajcie znać w komentarzach później po odcinku. Ja na dzisiaj już powoli będę kończyć, jeszcze tylko powiem hummus z zielonego groszku, z zielonym groszkiem, pasta właściwie z cieciorki z zielonym groszkiem, hummus tradycyjny, pasta z cieciorki z pomidorami suszonymi, saler naciowy, marchewka, bułeczki oczywiście własnej roboty. Pyszne. I ogórek świeży. To jest gotowa deska tapas, która jest świetna na przyjęcia, na kolację, na wieczorny film, na grilla, miejmy nadzieję, który niedługo będziemy mogli robić. I ciacho, które jest dobre właściwie zawsze. Czy to jest śniadanie, kolacja, czy spotkanie z przyjaciółmi, naprawdę jest
pyszne i wilgotne i zniewala. Jednym, znaczy kilkoma słowami, dla każdego coś dobrego. Tutaj pani Agnieszka Szumska pisze, że robiła na święta ciasto z drugiego odcinka, wyszło smacznie i super dla miłośników budyniu. Ja troszkę ubolewam, że dzisiaj tylko godzinka, bo nie ukrywam, że lubię sobie pogawędzić, tym bardziej możemy teraz, jeszcze gdy gadać. Siedzimy w domu. Tak, ale no właśnie. Tutaj też pytanie do was, czy wolicie, jak troszeczkę dłużej sobie gawędzimy i dłużej Agnieszka coś smacznego przygotowuje, czy jednak takie krótsze wersje jak dzisiejsza? Dokładnie. Dawajcie znać, piszcie. Dzwońcie też, jeżeli chcecie dłużej pogadać, dzwońcie. Ale przede wszystkim piszcie w komentarzach, bierzcie udział w ankietach. Ja na dzisiaj już dziękuję, bo tam czeka głodomor, który bardzo chętnie popróbuję wszystkiego, jeżeli nie zje wszystkiego. Za dzisiaj serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Prawdopodobnie o tej samej porze. Tutaj się już chyba nie będziemy zmieniać z piątku na sobotę i tak dalej. Zostaje sobota 19, chyba że może właśnie wolicie inną porę. Jeżeli tak, dawajcie znać, obserwujcie naszego Facebooka, tam wszystkie szczegóły, oczywiście wszystkie składniki, które będziemy używać, tak żebyście mogli gotować razem z nami. Jeżeli macie ochotę wziąć udział z kamerką, z nami na połączeniu, pogadać trochę też o sobie, dawajcie znać. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam do kolejnych odcinków. Dokładnie tak, ja też wam serdecznie dziękuję, mimo tych niedogodnie to dałyśmy radę, a Agaty przede wszystkim. A jeszcze właśnie, tylko jeszcze cofnę się do początku, bo chyba tym razem nawet się nie przedstawiłam z tych naszych dzisiejszych chochlików i tych niespodzianek. Także Agnieszka Borkowska-Hołubowicz, dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejne odcinki.